Od 1 lutego tak wspólnie ustaliliśmy tutaj i wspólnie z panem wojewodą, że od 1 lutego szpital w Chrzanowie będzie przyjmował pacjentów covidowych. Zostaje nam 66 łóżek jakby tego leczenia podstawowego, 3 łóżka na oddziale intensywnej terapii, 7 łóżek obserwacyjnych na szpitalnym oddziale ratunkowym. Z kolei w Oświęcimiu wygaszamy powoli oddziały koronawirusa. W lutym jeszcze będziemy mieli 30 łóżek, będzie taki specjalny oddział jeszcze. Natomiast podtrzymujemy intensywną terapię. Docelowo w marcu, jeżeli nic się nie wydarzy nam, to szpital w Oświęcimiu będzie szpitalem z mniejszej ilości pacjentów covidowych. Oczywiście nie możemy zapominać, proszę Państwa, że w każdym szpitalu, nie tylko naszego województwa, będą utworzone tak zwane oddziały obserwacyjne. Czyli generalnie będzie to wyglądało, że jak pacjent już będzie szedł z tak zwanego swojego buta do nas, na SOR, to będzie poddany obserwacji, będzie stwierdzona u niego jednostka chorobowa covidowa lub nie covidowa. Jeżeli będzie to covidowa, będzie transportowany do Chrzanowa na oddział, zaś nie covidowy pacjent będzie u nas leżał na naszych oddziałach w zależności od jednostki chorobowej. Tak zorganizowaliśmy to, bo wydaje nam się, że w tej Małopolsce Zachodniej, tej współpracując z dyrektorem Baranowskim ze szpitalem w Chrzanowie, będzie to najlepszy układ. Utrzymanie łóżek covidowych na szpitalu w Chrzanowie nie spowoduje jakby zakłócenia w pracy szpitala, ponieważ te łóżka są zlokalizowane na oddziałach, które powstały. Tak? One powstały przy pulmonologii i przy oddziale chorób wewnętrznych, a więc dalej mamy oddział pulmonologii i oddział covidowy i dalej mamy internę i oddział covidowy, a więc tu nas nie zakłóci w ogóle pracy naszego szpitala. W momencie, gdy będzie sytuacja, gdzie pacjenci bez stwierdzonego COVID-a będą mieli problemy tutaj, bo będzie na przykład więcej, my jesteśmy w stanie pomóc bezpośrednio przyjąć tego pacjenta również z powiatu chrzanowskiego, na to jesteśmy przygotowani. Tak na przykład w przypadkach, które już się tu zdarzały, że z powodu COVID trzeba było zamknąć oddział. To my wtedy przejmujemy tych pacjentów, bo nawet jeżeli mówimy o pacjentach COVID-owych, tak, którzy na przykład będzie ich pełno, to też jesteśmy elastyczni, uruchomimy łóżka, no a potem będziemy się starali o decyzję u wojewody, ale zasada jest prosta. Zdrowie pacjenta i zdrowie naszego mieszkańca jest na pierwszym miejscu.